Ksiądz Jarosław Szymczak. Od dziecka zakochany w słowie, którego zgłębianie sprawiło, że zamiast do szkoły teatralnej poszedł do seminarium. Od 38 lat ksiądz w Instytucie Świętej Rodziny. Nazywają go ratownikiem małżeństw, bo zrobi wszystko, aby pomóc każdemu, kto prosi o pomoc. O sobie mówi żartobliwie, że jest założycielem zakonu programistów, czyli ludzi, którzy poprzez programy pomagają małżonkom odkryć piękno małżeńskiej relacji. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Witam w programie Nawróceni. Zacznijmy od początku tej historii. Jak to się stało, że ksiądz jest księdzem? Jak to się stało, że droga życiowa księdza potoczyła się w ten sposób? Mam jakieś 5 latek, 4-5. Zdecydowanie jestem jeszcze bez szkoły podstawowej. I któregoś ranka się budzę i mówię, zostanę księdzem. W niedzielę poszliśmy na mszę świętą i ksiądz proboszcz o ogłoszeniach parafialnych mówi, akurat tego dnia, gdyby ktoś miał powołanie do kapłaństwa, to zapraszam do kancelarii parafialnej z własnoręcznie napisanym życiorysem i podaniem. Usłyszałem własnoręcznie napisany życiorys. Nie mam zielonego pojęcia, nie mam jeszcze żadnego życiorysu, mam 5 lat, podanie. Więc skoro nie umiem pisać i jeszcze nie do końca mam życiorys, no to stwierdziłem, trudne powołanie, to nie przejdzie. W związku z tym od razu plan B, małżeństwo. I zaraz o małżeństwie wiedziałem, że potrzebna jest kobieta i że trzeba ją kochać. No to akurat oba warunki spełniała moja mama, więc zapytałem się, czy mogę się z nią ożenić, bo przecież jest kobietą i ją kocham. Okazało się, że są jakieś przeszkody, że jest jakiś mąż. Mnie to zupełnie nie przeszkadzało, no ale nie. Więc plan C. Moja siostra też jest kobietą, jest 3 lata młodsza, jeszcze nie sprawiała takich kłopotów jak potem, kiedy dorastała. Więc zapytałem się, czy mogę się ożenić z moją siostrą. Też coś nie za bardzo. No bo jest kobieta, jak to ktoś tam ładnie zapytał się, kochasz swojego braciszka? Kocham, ale nie lubię. Więc już ją kochałem, nie zawsze ją lubiłem. Więc, no i wtedy właściwie skończyło się moje powołanie, ani kapłaństwo, ani małżeństwo, bo wtedy moja mama użyła takiego bardzo niezręcznego sformułowania, odmawiając mi możliwości małżonku z moją siostrą, że to musi być obca kobieta. I wtedy wydało mi się to strasznie okropne, żeby trzeba mieszkać z obcą kobietą. Rodzą się problemy. No wiesz, obca kobieta, spać z obcą kobietą w jednym łóżku, no mieszkać, no nie, obca kobieta, stwierdziłem, że nie. I wtedy już przez sporo lat żyłem bez żadnego powołania. Potem jak byłem trochę starszy, to idea obcej kobiety przestała być taka... problematyczna. Tak. Ale miałem wtedy kolegę, który był kompletnie niewierzącym ateistą, walczący nawet ateistą i spotykaliśmy się, na zasadzie byliśmy kolegami. Zaczęliśmy rozmawiać na temat kapłanów i on tak zaczął mocno atakować. Ja wtedy jestem w klasie maturalnej. No i zacząłem bronić tych księży. No i tak właściwie jak wracałem od niego po tym spotkaniu, sobie uświadomiłem, już umiem pisać, mam już jakiś życiorys. To czy przypadkiem nie jest to... Tak. I tuż przed maturą jeszcze zaszedłem do kościoła po drodze, mając swój kościół parafialny i mówię, jak sprawa jest aktualna z twojej strony, Panie Jezu, no to ja jestem otwarty. No i rzeczywiście bardzo szybko przyszło potwierdzenie. No i wstąpiłem do seminarium. I jak dalej w takim razie? Nie miał ksiądz wątpliwości, że to jest ta właściwa droga? Nie było żadnych wątpliwości aż do ostatniego dnia. I ostatniego dnia naszły mnie takie wątpliwości, taka noc. A zdecydowałem się, że noc przed święceniami spędzę w moim ukochanym Karmelu, u sióstr karmelitanek w kaplicy, więc tam poszedłem na całą noc, siostry się zgodziły. Ja jestem w kompletnej nocy, to nie dla mnie, znaczy nie w sensie, że sobie nie poradzę, tylko niegodności, że to jest coś tak wyjątkowego, że ja na pewno nie zasługuję. I wtedy jedna z sióstr świętej pamięci, ona była matką przeoryszą, podała mi obrazek, my się tu modlimy za ciebie. I tam było napisane, nie lękaj się, wykupiłem cię, tyś moim. No i to było takie duże potwierdzenie, że jednak tam gdzieś Pan Bóg to słyszy. I zostałem kapłanem też trochę w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ ja wszystko robiłem szybko, więc poszedłem do szkoły już jako 6-latek, skończyłem maturę, jak miałem 18 lat. A biskup zdecydował, że ze względu na system diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zdecydował, że ze względu na duże braki kadrowe, bo 4 księży wyświęcono, a 6 księży zmarło, więc potrzeba było, abyśmy byli dosyć dużym rocznikiem,
Więc ksiądz biskup zdecydował, że zabiera nam wakacje, żebyśmy byli wyświęceni pół roku wcześniej. I wtedy już mi zabrakło lat wystarczających do święceń kapłańskich, bo trzeba mieć 25, ja miałem 23. No i musiał mój biskup wystąpić do Stolicy Apostolskiej z prośbą o dyspensę. I taką dyspensę dostałem, więc byłem wyświęcony jako młody chłopak, 23-letni. Może nie ma przypadków, tak właśnie? Nie ma. I tutaj trafiłem do Łomianek, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Także tutaj się zaczęła moja przygoda z Łomiankami, gdzie mieszkam od 38 lat. I skończywszy tutaj, myśmy byli w takim czasie, kiedy księża studiując w seminarium nie mieli żadnych uznawanych stopni, więc musieliśmy zrobić pełne studia jeszcze magisterskie, które skończyłem tutaj w Łomiankach, a potem zostałem asystentem mojego szefa, księdza arcybiskupa Bańskiego, który był dyrektorem instytutu wtedy. Zostałem jego asystentem na uczelni, no i przez 27 lat wykładałem po śmierci księdza arcybiskupa, przejmując niektóre jego przedmioty i tworząc też jakieś swoje własne. Przez 27 lat byłem wykładowcą tutaj w Instytucie Studiów nad Rodziną, więc kawał życia. Ta pierwsza może myśl, która księdza gdzieś tam prowadziła, czyli ta myśl o małżeństwie, o rodzinie, która była już na początku zasiana, trochę przysłużyła się temu, co ksiądz robi w tym momencie w swoim życiu. Tak. Ja byłem dosyć szczęśliwy, bardzo szczęśliwy w mojej tej rodzinie, będąc bratem dwóch młodszych sióstr, ale rodzice mieli zawsze fantazję, więc było dużo podróżowania, dużo spędzania wspólnego czasu, więc jakoś naturalnie to życie małżeńskie było mi bliskie, ale tutaj rzeczywiście to, co Karol Wojtyła powiedział o sobie, zakochałem się w miłości ludzkiej, rzeczywiście stało się jakimś takim moim motywem życia, że to zakochanie też ma pewne podstawy. Otóż kiedy Pan Bóg na samym początku stwarzał świat, to tak ukochał tego człowieka, że nie tylko go wyposażył w takie dary naturalne, przyrodzone, które powodują, że jesteśmy człowiekiem, mężczyzną, kobietą, tylko od razu go jeszcze tak znakomicie wyposażył, że dał mu dary nadprzyrodzone i dał mu dary jeszcze pozaprzyrodzone, które się należały tylko aniołom. I kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni, to zostali stworzeni po to, żeby poprzez drogę miłości odnaleźć swoją drogę do nieba. Tak cudownie wyposażeni, żeby rzeczywiście ta droga do nieba była ich naturalną drogą. Mi się to tak spodobało, że małżeństwo jest tak naturalną drogą do nieba, bo jest drogą realizowania miłości, że właściwie wszystkie ręce na pokład i zacząłem bardzo mocno się wgryzać w definicję miłości. Czym ta miłość jest? Co sobie ludzie deklarują? Dlaczego mówią, że się kochamy i zaczynają robić różne dziwne rzeczy? A dlaczego się tak dzieje, że potem mówią sobie, już ciebie nie kocham i robią jeszcze dziwniejsze, głupsze rzeczy? Co takiego mówili sobie na początku? Co takiego myślą potem? Co takiego jest w tej miłości, że można tak szerokim frontem pójść, tak? Można powiedzieć, kocham podróżowanie, kocham dobre jedzenie, ale też można powiedzieć, kocham ciebie, tak? I to jest niby to samo słowo, a mając tak różne znaczenie. Łacinicy sobie z tym trochę inaczej poradzili, bo oni stworzyli 16 różnych określeń. A my właściwie mamy tylko to kocham, które możemy aplikować do wszystkiego. Więc to były wiele lat moich studiów, które zaowocowały ostatecznie stworzeniem takiego bardzo intensywnego programu dla małżonków, których się coraz więcej do mnie zgłaszało z prośbą o prowadzenie, z prośbą o towarzyszenie, a potem coraz więcej ludzi przychodziło, doświadczając jakichś trudności w tym życiu swoim małżeńskim. I była mi potrzebna coraz bardziej jakaś taka szybka diagnostyka, żeby stwierdzić, co jest tak naprawdę istotą problemu. I tym sposobem został ksiądz pełnoetatowym programistą, tak ksiądz sobie mówi. Tak. Powstały programy na miłość i życie, których pierwszy Ja plus Ty równa się My jest takim bardzo szybkim zestawem. To jest 6 tematów. Każdy temat jest realizowany w 3 godzinach. Pierwsza godzina to jest opowiadamy różne historie dotyczące właśnie tych problemów małżeńskich. Potem jest godzina, którą spędzają małżonkowie na warsztacie, w którym jest zwykle 6 par prowadzonych przez odpowiednio przygotowaną parę, która jest takim
pomocnikiem w tym warsztacie i potem mają swoją indywidualną godzinę i po takim bardzo intensywnym weekendzie, 18 godzin pracy, małżonkowie wiedzą, to robimy dobrze, to robimy dobrze, to robimy bardzo dobrze, tutaj są braki, tutaj trzeba by coś uzupełnić i to mi bardzo ogromnie pomogło w pracy, bo taka w ogóle była idea, żeby zrobić taki szybki program diagnostyczny zamiast iluś tam spotkań z małżeństwem, żeby rozpoznać ich problemy. Jeden weekend mamy rozpoznaną sytuację, wtedy jest o wiele łatwiej nad czym już jest pracować. Generalnie pomysł był taki, że ułatwia mi życie, a ten program kompletnie wywrócił moje życie, bo zakończyłem po 27 latach pracę na uczelni, poświęciłem się całkowicie programom, które już od 15 lat realizuję, więc miało być łatwiej, że sobie zrobię jeden weekend i mam spokój, a teraz bywały takie lata, że spędzałem 250 dni w podróży w tych wszystkich miejscach, w których robiliśmy programy. Bo zaczęły się w Polsce, potem zostaliśmy zaproszeni przez Polonię, ale do Belgii, do Francji, do Szkocji. Cały świat. I potem się już tak, potem zostałem zaproszony z programem do Stanów Zjednoczonych u profesora Hilgersa, twórcy naprotechnologii. Jest takie zdanie w Humane Vitae, że w akcie małżeńskim są takie dwa nieoddzielne od siebie cele. Jeden to jest wyraz miłości, a drugiej strony to jest możliwość płodności. Profesor Hilger skoncentrował się przez naprotechnologię i model Creightona na tym prokreacyjnym wymiarze. Natomiast zabrakło mu takiego bardzo potężnego narzędzia, równie potężnego jak naprotechnologia, zabrakło mu takiego narzędzia, jakim jest pomaganie w tym rozwoju miłości. No i tu się okazało, że mamy perfect matching i że idealnie do siebie pasujemy. I zrobiłem pierwsze dwa programy w Instytucie Świętego Papieża Pawła VI w Omaha w Nebrasce. A już jak tam zrobiłem programy, to już ludzie zaczęli o tym mówić, więc potem pojawiły się programy w Nebrasce, potem Meksyk zaprosił mnie z programami, więc spędziłem pół roku w Meksyku, tworząc tam zespoły, potem Kolumbia. No i dzisiaj to się tak rozrosło, że już właściwie działo samo, mamy już 5 zespołów, 5 prowincji czy 5 stanów w Meksyku. I kolejne stany w Stanach Zjednoczonych się otwierają. Zaczęliśmy od Nebraski, ale teraz jest Ohio, jest Michigan i Texas, za chwilę Kalifornia, więc po prostu program idzie jak burza. To oznacza w takim razie, że chyba wszyscy potrzebujemy mimo wszystko wsparcia w tej miłości, w tej drodze do miłości. Właśnie, tu się zaczyna kwestia definicji, czym ta miłość jest, tak? Bo my bardzo często identyfikujemy Stephen Covey w swojej znakomitej książce 7 nawyków skutecznego działania w tym pierwszym rozdziale, kiedy mówi o proaktywności i reaktywności, opowiada swoją historię. Po jakiejś konferencji, po jakimś swoim wykładzie został poproszony przez jednego z uczestników. Mówi, słuchaj Stephen, czy mógłbyś mi udzielić szybkiej rady, bo w moim małżeństwie źle się dzieje. Jesteśmy od dłuższego czasu w kryzysie i nie bardzo wiem, co robić. A on mówi, słuchaj, sprawa jest prosta, kochaj ją. Ten gość mówi, no chyba tu chwyciłeś istotę, bo ja już do niej nic nie czuję. Czy ja w związku z tym, to jest uczciwe, że miałem z nią, bo ja już do niej nic nie czuję. On mówi, ale po prostu ją kochaj. No i Gostek mówi, jakoś chyba się nie rozumiemy. Dobra, dziękuję za czas i odszedł. I Covey to komentuje mówiąc, ten człowiek zamienił robić, działać, czynić, czy kochać, który jest czasownikiem, to jest być w pewnej dynamice, ukierunkowanej ku dobru drugiej osoby, on zamieni to na stan emocjonalny. Jak coś czuje, no to robi. Jak już nie czuje, to już nic nie robi. I rzeczywiście to, czego uczą nasze programy, to jest pokazują, kim jesteśmy, pokazują naszą tożsamość. Skoro jestem mężem, jestem żoną, to z tej tożsamości wynika pewien określony sposób działania i ostatecznie mamy owoce tego działania. Niestety większość ludzi ma trochę odwróconą. To znaczy tak, jak będę mieć dobrego męża, będę mieć dobrą żonę, będziemy mieć ładny domek, będziemy mieć kochane dzieci, dobrą szkołę dla naszych dzieci, wystarczająco pieniędzy, żeby mieć i na edukację naszych dzieci, i też na jakieś godne życie, no to wtedy będziemy mogli robić to, co kochamy, podróżować, spędzać czas ze sobą i będziemy finalnie szczęśliwi. I to jest oczywiście jakaś taka naturalna droga, którą ludzie podążają, ale ta droga, jak to się dzisiaj ładnie mówi, rzadziej podążana, ta droga mówi odwrotnie. Najpierw jest tożsamość, to już łacinicy zauważyli. To było takie w sentencjach, do których chętnie wracał Karol Wojtyła, sięgał chętnie Karol Wojtyła, agere sequitur esse, czy też operari sequitur esse, czyli działanie wynika z tego, kim jestem.
Ale to jest jakby bardziej wypracowane. To mówi o tym, jak mówię o sobie, jestem menadżerem albo jestem prezesem firmy, no to też za tym się kryje ogromne doświadczenie i to jest łatwiej. Natomiast powiedzieć jestem mężem jest trudno, bo to jest też dotknięcie swojej własnej tożsamości. O wiele łatwiej jest powiedzieć mam żonę. O wiele łatwiej jest powiedzieć mam męża. A tak samo też potem się mówi mam dzieci. Rzadziej już nawet ludzie mówią mamy dzieci. My ich uczymy, skoro już jesteś mężem, jesteś żoną, no to nie możesz mieć dzieci, no bo dzieci nie są czymś, co się posiada. Będziemy im towarzyszyć przez pewien odcinek życia, tak od urodzenia aż w którymś momencie, kiedy staramy się je usamodzielnić, życzymy im, żeby się usamodzielniły. No i wtedy te nasze dzieci odchodzą już od takiej bezpośredniej opieki, więc zamiast je mieć, to lepiej jest być. Być fantastycznym tatą, być fantastyczną mamą, tak, skoro jestem. No i to jest to, czego ludzi uczymy w tym programie, żeby odkryli swoją własną tożsamość i potrafili w oparciu o tą tożsamość zbudować całe piękne życie. Skoro jestem mężem, jestem żoną, jesteśmy małżonkami, jesteśmy rodzicami, to co robimy, jest dokładnie odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy. Więc uczymy im, w jaki sposób przeżywać to bycie mężem i żoną, jak się troszczyć o to. Jest taki... Ja wpadłem w tarapaty w historii swojego życia. Takie, wielu z nas. Tak, ale takie, znaczy groźne, niegroźne tarapaty, bo w którymś momencie stałem się pracoholikiem. Byłem tak zaangażowany w moją pracę na uczelni, w studentów, prace magisterskie, prowadzenie indywidualne, kierownictwo duchowe. Więc mój work-life balance był taki klasyczny dla pracoholików, czyli chodziłem później spać, ale za to wcześniej wstawałem. No, by się to wszystko gdzieś tam balansowało. No, przy takim trybie życia no, pewne rzeczy muszą gdzieś odpaść, tak? Bo już się nie da zrobić wszystkiego. W związku z tym, ponieważ ja bardzo dużo studiuję, żeby przygotować się do wykładów, no to już nie ma czytania duchownego, przecież to jest teologia. Ponieważ ja dużo czasu poświęcam ucząc, no to też już trochę mi ginie czas na osobistą modlitwę. No i potem się wszystko zaczyna redukować do takich rzeczy podstawowych. Brewiarz, który trzeba odmówić i msza święta, którą trzeba odprawić, no z jakimś kazaniem, które trzeba przygotować. No ale ponieważ non stop wykładam teologię, no to też nie muszę się specjalnie przygotować do homilii. I tak niezauważalnie człowiek z tego bycia księdzem coraz bardziej się tam redukuje do wykonywania pewnych czynności kapłańskich. I to była rzeczywiście potężna pułapka i bardzo trudny czas, który się skończył też taką refleksją w postaci książki napisanej wspólnie z jedną panią o pracoholizmie, o work-life balance. Ale ratunkiem moim było to, że zadzwoniłem do moich karmelitanek ukochanych ze Szczecina, które się za mną cały czas modlą i mówię, dziewczyny, potrzebuję gdzieś tam zrobić reset do ustawień fabrycznych, potrzebuję się na nowo zorganizować, czy mogę u was korzystać z pustelni. Ja mówię, jak najbardziej, ale jest pustelnia w Drzewinie, prowadzona przez ojców karmelitów, która jest kompletnie wyciszonym miejscem. To jest w lesie, tam nie ma nic, zasięgu nie ma. Dosłownie rzeczywiście nie było nic, jak tam pojechałem do Drzewiny, nie ma prądu, nie ma bieżącej wody. Jest taki budyneczek, do którego się chodzi, zwany po angielsku ładnie outhouse, a po naszemu Sławojka czy Wychodek. Mam kozę, taki kominek, więc ja tam zawsze jeżdżę. Od tamtego czasu, od 15 lat jeżdżę tam na 2 tygodnie. Żeby, no właśnie, przypomnieć sobie to, kim jestem. Pamiętam pierwszą moją pustelnię, jak tam zapytałem się mojej siostry o pierwsze rady. Mówi, słuchaj, jesteś bardzo rozbiegany, więc pierwsze dni daj sobie na uspokojenie, tak, zatrzymaj się. I mówię, to co mam robić? No wiesz, idź na spacer, ale taki, wiesz, bez celu, powłócz się, a tylko potem przyjdź do domu. Przyjdź do domu, usiądź sobie. Ja mówię, no i co? No siedź. Tracę czas, coś poczytam, różaniec mówię, no nie wiem, Pismo Święte, nie, siedź. No i co? No naucz się siedzieć, robiąc nic. To był koszmar. To kilka pustelni co roku jeżdżąc, ja się uczyłem robić nic, to znaczy po prostu być. I wtedy był taki przełom, kiedy w Ewangelii jest powiedziane, że Pan Jezus wstał wcześnie rano, wyszedł na górę, aby się modlić. I jak sobie to uświadomiłem, zaraz, co Pan Jezus robił, jak wyszedł na tą górę? Litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmówił, różaniec odmówił, Pismo Święte czytał.
Dla nas modlić się to znowu jest czynność, tak? To jest coś robić. Aktywność. To jest jedna z kolejnych, bo mamy checklistę, tak? Tu już się już pomodliłam, zmówiłam różaniec, nie wiem, tam się zobowiązałam, 10 różańca mam odmówioną. Niektórzy w jakichś trudniejszych momentach pompejankę, jeszcze tylko parę dziesiątków, albo tylko jedna część, no i już załatwione, tak? Checklista, dan. Jestem uspokojony, bo spełniłem swoje zobowiązania. I wtedy zacząłem się uczyć, co to znaczy, że ksiądz to nie jest funkcja sprawowania pewnych czynności liturgicznych, tylko że księdzem to jest tożsamość, to jest być. No i przez odkrycie siebie, swojej własnej tożsamości zacząłem coraz bardziej odkrywać też drugą tożsamość, jakim jest małżeństwo, jakim jest bycie mężem, bycie żoną. W tym sensie nasze sakramenty są bardzo blisko, dlatego że w tych różnych podziałach, na przykład sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, sakramenty umarłych, są też sakramenty społeczne, które są dla nas i nie dla nas. Tak? Jest się księdzem, no nie dla siebie, tylko żeby służyć. Jest się też mężem, nie po to, żeby sobie być samemu mężem, nie tylko jest mężem względem żony, jest się żoną względem męża. Więc nasze sakramenty są jakoś blisko, są społeczne, czyli nas uczą nieustannie, że misja nasza, a misja, która jest miłością, przeżywa się w odniesieniu do drugiego człowieka. No i tu się zaczyna jeszcze kolejny ogromny rozdział, jakim jest zderzenie i uświadomienie sobie, bo właśnie w kontekście miłości natychmiast jest to zderzenie, uświadamiamy sobie, że jest tam jeszcze jakieś ego. I to ego w porównaniu z ego tej drugiej strony, oczywiście nasze jest ładniejsze. Moja żona ma ego, ale jej ego w porównaniu z moim, to jest dopiero ego. I to samo żona mówi o mężu, tak? Mój mąż, jego ego jest wielkie. No ale to jest też cudowny moment, bo właśnie miłość pokazuje nam, kiedy jesteśmy bezinteresowni, kiedy rzeczywiście zależy nam na dobru drugiego człowieka, a kiedy tak naprawdę to jest taka inwestycja ze spodziewaniem się, że stopa zwrotu będzie wyższa niż to, co jest zainwestowane, no bo tego nas uczy ekonomia, tak? Inwestuj, żebyś dostał potem więcej. I tak się też trochę uczymy, nieświadomie przenosząc te strategie ekonomiczne, strategie, które przeżywamy w życiu też na życie małżeńskie. Dlatego też tak jest trudno w tej tożsamości wytrwać, tak trudno jest tożsamość tak nieustannie budować. No ale program był już rzeczywiście w wielu krajach. Najdziwniejszy kraj, w którym był, znaczy w sensie najdalszy kraj, to była Nowa Zelandia. Ale też doświadczenie jest takie, że bardzo kolorowy Meksyk czy Kolumbia, gdzie ci ludzie są naprawdę tacy trochę jeszcze, znaczy tacy Polacy przez temperament żywotny, tylko jeszcze bardziej kolorowo. Ale ten sam program w Nowej Zelandii, ten sam program w Kolumbii, Meksyku i ten sam program w Szkocji i u Niemców, w Niemczech i w Austrii, okazuje się, że jesteśmy tacy sami. Są to wartości uniwersalne. Tak jest. Te same rzeczy musimy przerabiać, te same rzeczy musimy się uczyć. Więc tak naprawdę, no tak, program robi cuda. Niech to dobro rośnie, niech się rozszerza na cały świat. Już to się dzieje, więc chwała Panu, wszystkiego dobrego w tych różnych innych planach, bo wiem, że jest ich całkiem sporo. Tak, jest. Więc niech się dzieje. Dziękuję bardzo, Pani Redaktor.